A więc dzień pracy w czterech ujęciach. Najpierw posprzątać, zasiąść, odpalić, jechać. Następnie rozpędzić ten mułowaty skład do pełnej prędkości. W połowie dnia tankowanie i pauza. Po czym zajeżdżam pod klienta, parkuję się i idę spać. No dobra, wyszło jedno ujęcie więcej niż chciałem, 5 ujęć. Jestem pod klientem, jest godzina 18:30 czasu lokalnego, awizacja na 9 rano, więc mam czas odpoczywać. No i może otwierają o 5 rano. Pójdę rano i dam papiery i zobaczymy co dalej. Może ktoś nie przyjdzie na awizację. Parking na razie jest pusty. Jestem ja i jeszcze jeden trak, ale rano tutaj będą cały ten traków. Tyle. Trochę się ich zjechało. Czterech więcej niż było. Normalnie jest cały parking, nie? Zobaczymy. I już checking zrobiony. Awizacja na 9, tak. Podali mi. A może mi wcześniej wezmą. Kto wie? Widzicie? Opłacało się. Już mi daje drzwi. 24. A jest godzina 6 rano. No to dobrze, że nie ruszy tacha. 24. I opłacało się przyjechać tutaj spać. Spoko. Powolutku. Z taką postacią sprawy to za godzinę, dwie będę zrobiony. Ale tutaj pod rampą, bo ja wiem, że szybko idzie, nie? I z taką postacią sprawy to jak zadzwonię do niego prędce za godzinę o 8 rano, no to dzisiaj mi coś znajdą, nie? Problem był taki, że oni nie zaczynali szukać dopiero jak nie jestem pusta, to było o 12. A jak ja na dzień dobry o 8 i mówię, że jestem rozładowany, no to oni od razu giełda czy tam kontakty swoje i ten, nie? Że powolutku, żeby nie przerwać tam. 24 tam. Dobra. Takiego obrotu sprawy się nie spodziewałem, ale na takie coś miałem nadzieję. Piękny obrót sprawy. O 8 rano, jak już będą w biurze, ja będę rozładowany. Puszkowy przyszedł i wyłączył chłodnię, mówi: ale to trzeba wyłączyć? Mówi: tak, bo mówi, od razu ci zdejmuję. Ja tam wyjadę, tam są takie dwa magazyny, dwa place wyżej, gdzie można się zaparkować i tam będę czekał, nie? Taki obrót sprawy jest dobry. A wyjadę wyżej, tam będę czekał. I co chciałem powiedzieć? Z tej radości się cieszę i zapominam co mówić. A, że może akurat potrzebują tego towaru, nie? Bo idzie na inne naczepy. Diabli wiedzą, no. Ale to tak właśnie... Nigdy nie jest źle przyjechać wcześniej. Nigdy. I zarejestrować się przed czasem. Dlatego ja nastawiłem budzik na 7 rano, bo wiem, że tu o 6 zaczynają zdejmować, nie? No, jestem pierwszy trak pod rampami. Drugi, bo tam jeden odjechał tak naprawdę. Tak zdejmuję, to trzeba pilnować kuchni. Dobrze, że nie zacząłem kawy robić, tylko zadzwonił wcześniej, bo no co, no nie zostawię na palniku, nie? Myślę, że szef odpisał. No za wcześnie. Napisałem mu SMS-a, jeszcze do biura nie dojeżdżę, ale jeszcze o 8:30 zadzwonię. Niech mnie kurde szukałem. Jakby tak ten ładunek zawsze szedł, jak jeszcze teraz by mi do Montrealu złapali ładunek, to bym był jutro, to jest okej, okay, no. Bo w Waszyngtonie czy w British Columbia, jakbym załadował prosto do Montrealu w piątek, no to tak bym wrócił. Piątek, ładunek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek na wieczór albo w środę rano, w zależności jakby tam szło z ładunkiem. Nie, to jest tak, że to jest normalne. Także ten przerzut to wtedy ma sens, nie? A jak ja bym dopiero się jutro ładował i tak, i tego, jeszcze w Toronto, to wtedy jest do dupy. No, zobaczymy. Ten podjeżdża tak samo wolno jak ja. Znamy to. Tam jest parking, ale wyjadę jeszcze wyżej, żeby lepszy sygnał był.
Wspedytor co odpisał? Direction emailed, please advise when empty. No to ja już jestem empty, tylko czekam na papiery. Zaraz zobaczymy, co to za ładunek. To słaby internet jest, nie? No dobrze, zaraz odpalam przeglądzik w takim razie. Jest trip manifest. Call office for specific loading instructions. Ja chyba wiem, co to za ładunek, mój kumpel to robi. Jakiś pewnie nowy klient. Nowy kontrakt, bo mój znajomy ładuje to samo dzisiaj, może w innym miejscu, ale też w Indianie, jaja. I muszę umyć trak, przyczepę, naczepę na zewnątrz i wewnątrz. Takie jest wymaganie klienta, że ma przyjechać czysty. Truck and trailer wash. To ja te jajka na zewnątrz będę woził, czy jak? Ale załadunek jutro, dobra, zobaczymy jak daleko. I prosto do Montrealu. No już przebolę, w środę wieczorem będę. Jeżeli zobaczymy, gdzie to w Indianie jest. Dubois. Adres. Wabash Valley Produce. 4. O, to te... Burnaby Farms. To są te jaja, co ja biorę. Kupuję sobie. Burnaby Farms. Ja, kto by pomyślał, że one ze Stanów idą? Ja zresztą tak zawsze lubiłem. Pokaż na mapie, gdzie to jest, blisko granicy czy daleko. O, no blisko, no. Ciężko będzie jutro wrócić, w czwartek rano wrócę. Kurczę, no to nie mogę dzisiaj tego załadować. Do dupy. No nic, pojadę tam, umyję. Muszę najpierw umyć traka, naczepę w środku. Jechać. Zajadę dzisiaj, będę walił głupa. Wjechałem na górę. Przegląd się wykręcił na wjeżdżaniu na górę. I tu jest dobry sygnał. Cieplutko jest. Trochę wilgotno nawet. Muszę umyć to na zewnątrz, wewnątrz. Nowy klient. Nie wiem. No umyję, no co? Jaja to poważna sprawa. Jadę tam do tego. Do klienta, a może mnie załaduje dzisiaj, nie wiem, no co mam zrobić, no 3 godziny, no to i tak mi zejdzie na myciu, nie? Zadzwonimy do Prince'a, bo się upewnić, że mi dali pozwolenie na mój trak i na moją naczepę. Stamped in the back. Did you authorize blue beacon for my truck and trailer or you will do it later? No, there's a truck wash close to the client, so I'll do it in 3-4 hours. Okay. Excellent, merci beaucoup. Bye. Nowy klient. Trzeba zdjęcie zrobić, naczepy. Jak już załadują i mówi, nie myj traka, już tu blisko. Ja mówię, tam jest blisko. Mówi, że umyjesz traka i 300 km będziesz jechał. Dobra, jadę, a co mam robić, panie? I mogę jechać na Lansdowne, jeżeli chcę. Okej. Zaczniemy od mycia traka. Całkiem dobrze ten ładunek wychodzi. Z tymi jajami to by było lepiej dzisiaj, nie? No mówię, no, jeszcze jak będę się na myjce, to będę miał czystego traka i naczepę. Ale na myjce zobaczę, czy można spać tam pod klientem, nie? Spoko. Nie wiem, czy jechać do klienta, bo to jakieś nowe zlecenie, nowy kontrakt może. Patrzyłem, tam nie ma za bardzo miejsca. I nie chcę zepsuć czegoś, nie? Że później będą jakieś tam wąty, że załadunek jest jutro, a ten chce ładować dzisiaj, nie? Także może just take it easy, umyć to i może zadzwonię, spytam się, o której mogę jutro przyjechać, albo jutro pojadę z rana i już. That's it. Zadzwoniłem do firemki, spytałem się tylko, o której wysyłają towar. Pani powiedziała mi, że o 6 rano, czyli po południu. Nawet się nie pytałem o mój numer załadunku i po prostu zajadę tam jutro o 5:30 rano i tyle. Lepiej nie podskakiwać, nie? Chociaż nawet nie wiem, czy ja ci zdążę tam zajechać
bo trzeba tą naczepę umyć, może być kolejka, nie? A nie ma co się pchać, bo jeżeli to jest nowy kontrakt, później mogą być z tego jakieś problemy czy coś, nie? Ja to wiozę prosto na bazę, więc wrócę sobie w czwartek przed południem do Montrealu i już. I nie wyjadę w piątek, w sobotę, nie? Teraz bardzo krótko chcę być w domu, bo chcę szybko wyjechać. 3 tygodnie, żeby pojechać na zachód, nie? I wrócę i później już tylko jakiś króciak i święta. Taka logistyka. No mógłbym na siłę próbować, ale po co? A tak to mi jeszcze dniówkę oczekiwania zapłacą, bo to jest 300 km podjazdu, więc... Tam, gdzie jest ta myjka, to są 2 truck stopy, Pilot i Flying J, także... No i ja prawdopodobnie mówię, trochę mi zejdzie na tym myciu trucka, bo to w dzień to będzie kolejka, także... Soma summarum i tak by nie wyszło, więc... Na luzie, spokojnie. Dobra, bo ja muszę tutaj gdzieś pojechać. St. Louis jest tu, a my jedziemy tam. Ja tutaj jechałem, nie? Też z Vancouver do Georgii z tymi bateriami. W lutym chyba. Ledwo spojrzymy centrum na tym ślimaku. Wyjątkowo pogodny dzień i 15 stopni, prawie 14. Także no, zrobię zdjęcie przed i po mailie, będzie ładnie. Mimo tego, że jest ładny dzień, się jedzie bardzo, bardzo nieprzyjemnie. Wiatr wieje z boku i do tego ta droga w tym Illinois, ja pamiętam, ona jest tak rozwalona, cały czas trzęsie, cały czas rzuca. To jest tak, nieprzyjemne. No, niektóre drogi w Stanach są fatalne, nie? I w Illinois w niektóre takie są. 80 też jest rozwalona przed Chicago. To po prostu jak tam się jedzie, to... no nic. Tam, gdzie będzie myjka, to będzie nawet Loves jest. Także ja prawdopodobnie tam pójdę, już się zakotwiczę. Mogę podjechać dalej, ale nie wiem. No w sumie wymyję traka, pójdę znowu pod prysznic. I może podjadę godzinkę dalej, ale to nie zmieni nic, bo nie da rady dojechać do Montrealu, jest za daleko jutro. Także dojazd do Montrealu będzie tylko zależał od tego, kiedy, jak szybko mnie jutro załadują, a ja tam chcę być no, przed otwarciem filmu. Jak o 6 rano otwierają, to ja tam sobie zajadę na 5:30 i już. Bo tam patrzyłem, nie ma za bardzo gdzie spać. O, jedzie Prince, proszę. Na Texas pewnie. Zasuwa. Indiana. I za jakieś 30 minut będę na myjce. Blisko klientu. Tu już jesteśmy w tej samej strefie czasowej co Montreal, także ja prawdopodobnie bym się nie zdążył przed 3:00 tam dojechać, bo zależy ile czasu na myjce, ale na myjce w dzień jest z reguły kolejka. W Indianie przynajmniej droga jest przyjemniejsza, ale wieje dalej. Dobra, 16 stopni na zewnątrz. Następny zjazd to jest ten, gdzie mam się umyć. A później zobaczymy. Jest taki truck stop w miejscowości Jasper. Bardzo blisko załadunku, więc może tam podjadę. Jak tutaj wszystko załatwię. Jak umyję, wykąpię się, to czemu nie, no? Czemu nie? Dobra, a to tutaj będzie gdzieś... Lowsik i na Lowsiku jest... Obok Lowsa jest myjka. O, już ją widzę, taki niebieski budynek, błękitny budynek. Spoko. Ciekawe, no na track wash z reguły jest kolejka w ciągu dnia. Chociaż ta autostrada nie jest taka... Chociaż nie, Louisville. To jest duże miasto. To jest duży szlak tranzytowy. No nic, trzeba to zrobić już. Takie są wymagania. Ale przynajmniej jestem spokojniejszy, bo i tak bym się nie załadował, bo czasowo bym się nie zmieścił. Więc luz. Truck wash, next exit, 25B, na Lowsie. To jest duży truck wash, mają aż 3 te.
stanowiska. Z reguły mają jeden, dwa, a ten ma trzy. No, jeden z większych. I wszystkie trzy są zajęte. Ale kolejki nie ma. Tak, będę następny. Trzy track stopy. Pilot Flying J Loves. Zobacz. Kurczę, codziennie się dzisiaj w tej podróży kąpię. A czasami nie ma jak się wykąpać. No, jest transport. Okej, okay, idziemy. Nie ma nikogo. Nie ma kolejki, więc będę... Nie, jest jeden track przede mną, okej. Okay. Jeden trak to spoko, tu mają trzy te. Raz, dwa, trzy. Pick-upa przyjechał umyć, dobra. Będę któryś z tych. Powiedzą mi, do którego mam pojechać. Flawet od razu wjechał, to tutaj się za niego ustawię i już. Ten taki czysty też jedzie na myjkę? Nie zdążyłem nagrać, przyszedł się, spytał co chce, no to powiedziałem co chce. Nie ma problemu. Zaraz będę wjeżdżał, nie? W środku i na zewnątrz. Nie ma problemu. Ja mówię, nothing fancy, just basic. Nie ma problemu. Także nie było dłuższego czekania. Jeszcze mnie wypłukają i można jechać. Wszystko razem $100, 116. Musiałem podliczyć, bo oni sobie wzięli rachunki na ten. Osobny rachunek na wszystko. Ciągnik, wymycie naczepy i ten. Jeszcze nigdy takiej naczepy nie miałem świecącej. Nie zdążyłem zrobić zdjęcia. Kurde, jak był brudny. Ciągnij cztery dychy. Wymycie w środku 41. I naczepa 36. Jest jakiś upust na ciągnik, jak się wszystko razem robi. Proszę, jaki czysty. Stanę. Idę się wykąpać i zrobię zdjęcie. Naczepa to aż razi. Roczna naczepa. Rzadko kiedy jest taki czysty. Chyba, że się trafi, że się miało ciągnik umyty i nową naczepę z salonu. Bo u nas nie myją naczep. Sprawdzę jeszcze. Proszę Państwa, w tym. Jadę dalej, nie podoba mi się ten truck stop, to jest ciasno.
Ło! Żyleta. Tu jest ciasno, tu się będą zahaczać. Ja się wykąpię, jadę dalej na ten mały truck stopić gdzieś tam bliżej klienta. Mówię, na Hama jeszcze bym się mógł pojechać pod klienta. Bym zajechał na drugą, ale nie. To jest nowy klient. Nowy kontrakt. Wow! Jak nigdy by tak dokładnie, nawet na bazie tak nie umyją dokładnie, a to jeszcze nie jest bardzo dokładnie, nie? Jeszcze można by się czepiać, ale to jest basic wash, czyli podstawowe umycie. Także ja sobie jeszcze dzisiaj godzinkę podjadę, będę miał mniej jazdy na, może nie na jutro, bo jutro będzie cały dzień jazdy, ale na ostatni dzień. No, co mam robić dzisiaj, co ja przyjechałem? Nawet 4 godziny? Tak by było. Ja jestem ciekawy. Popytałem się ich, nie? Czy mogę jechać na Detroit, bo tu jest bardziej po płaskim, nie? A tu od Cincinnati, nawet tutaj, no tutaj to i tak nie mam wyjścia, bo muszę. Ale od Columbusa, tu też jest po płaskim. Ale od Columbusa aż do, mniej więcej do Erie, to jest taki up and down, nie? No jestem bardzo ciekawy. Później Nowy Jork to już będzie spoko. Jest w miarę po płaskim w Nowym Jorku, parę wzniesień, a tu już cały czas po płaskim. No nic, trzeba, będzie to się przemęczę. A druga rzecz, że jakbym pojechał na Windsor, no to 2 godziny pauzy mniej. Krócej, 8 godzin, senkę w Kanadzie i ogień, nie? Powiedziała, że nie, obowiązkowo na tą granicę. No okej, jak tam chce to. Także jadę w następne miejsce do truck stopu. Godzinę stąd, czy nawet mniej. Tu w miejscowości Jasper coś jest. Tak, jest tutaj dużo miejsca, znaczy dużo wolnego miejsca, to jest okej, ale tu jak będą się cofać, to będzie... To będą jaja, nie? Ale się świeci, no, odpaliłem ją. Niech pochodzi trochę, niech się ten podłoga wysuszy. Ale się świeci. Jadę, no co? Co mam robić? A nie chcę patrzeć na to przedstawienie tutaj. Zjechałem już na drogę drugorzędną. Chyba 40 km do klienta. A do truck stopu 14, także na jutro rano mi zostanie te 30 km. Sobie wstanę o 5, ruszę o 5. No i szybko, żeby załadowali. Jutro normalny dzień jazdy, powinienem gdzieś wylądować. W Nowym Jorku, tak myślę. W zależności jak będzie szło, nie? Okolice Syracuse najprawdopodobniej. I stamtąd 4 godzinki do Montrealu, czyli... Jak jutro zacznę dzień o 5, to o 7 wieczorem muszę stanąć i tak dalej, i tak dalej. W czwartek na pewno jestem w domu. To jest jakieś miasto Huntingburg, ale to jeszcze nie jest tu, gdzie rzucam kotwicę. Jeszcze nie. Jest ponuro, ale jest coraz cieplej. 17 stopni. Jeszcze pewnie będzie padał deszcz. I to mycie pójdzie na nic. Nie no. Jest czysty. Nawet jak popada, to tam przez jakiś czas będzie czysty, nie? Najgorzej to jak wjadę do Quebecu, to już może być i sól. Przecież tam ten śnieg stopniał, słyszałem w radio, co padał, jak wyjeżdżałem z Montrealu. Więcej dekoracji świątecznych jest. No, przejedziemy przez centrum miasta.
trucks to po prawej stronie, pusty. Czyli całe dla mnie, mogę sobie wybrać miejsce, które chcę. Do klienta 30 km. Jeszcze wsiądę na rower, pojadę tego Jasper. 18 stopni, tu wieje, nie? Wieje. Pusty track stop. Zatankowałem sobie też benzynę. Zacieki. Tak to jest, jak się wyjeżdża. Niecały czysty, niecały suchy zmyki, ale dobra. Zatankowałem sobie benzynę i pytałem się pani, czy mogę tu spać, bo to są jakieś te large truck overnight parking for fuel customers only. No ja nie tankowałem paliwa do traka, tylko tu. No dobra. Idę na rower, 18 stopni, jest taka fajna pogoda, tylko że taka wietrzna i ponura, ale na rower, jak jest okazja, to trzeba iść, bo teraz nie wiadomo, kiedy będę mógł jeszcze na rowerze jeździć. I już pada deszcz, ale zdążyłem 7 km zrobić. Taki deszcz to nie deszcz, tylko mówię, wieje wiatr, nieprzyjemnie. Było słoneczko, tak jak dzisiaj rano, to ten wiatr można by przeboleć. Ale coś tam zrobiłem.